Po niezwykle ciężkiej i wyczerpującej nauce z poprzednich odcinków wypadałoby zorganizować trochę luźniejsze lekcje, co nie? A czy jest coś mniej angażującego umysłowo niż lekcja informatyki? Jak wyłączyć komputer? Pomimo tego, że nie powinna taka być, ponieważ zapotrzebowanie na rynku na tego typu rzeczy jest coraz większe, A wy co, uruchomiliście chociaż Painta w tym roku? Wiedzieliście, że jak w Paincie narysujecie, weźmy pędzel, o coś takie piękne dzieło sztuki i weźmiecie zaznaczenie, tylko musi być przezroczyste i zaznaczycie to zaznaczenie i naciśniecie Shift, to zrobi się takie piękne arcydzieło. A czy wiedzieliście, że jeśli chcecie się podzielić swoim arcydziełem ze światem, to nie musicie tego zapisywać. Wystarczy, że naciśniecie okienko, ta ikona Windowsa na klawiaturze, Shift i S. Wyskakuje taka opcja, zaznaczenie części ekranu. I ten fragment automatycznie się zapisał do schowka, więc można go wkleić w dowolnej rozmowie, w dowolnym miejscu. No i tutaj moja wiedza na temat komputerów się kończy. Dlatego postanowiłem przemycić matematykę na lekcjach informatyki. Bo przypomniała mi się jakaś durna gra edukacyjna dla dzieci, która była dodawana za darmo do gazetki, podczas gdy Techland w dniu premiery życzył sobie za nią 7 dych. 7 dych za to. Chyba nawet za GTA 5 tyle nie zapłaciłem na promocji, żeby się później dowiedzieć, że jest za darmo na Epic Store. Mniejsza o to, odpalamy! Wpisz swoje imię. Nie będziesz mi rozkazywał! Dobra, przepraszam. Zaś nie jedyno. Ma kulami. Co tak głośno? Wyjdź! O rany. Masz wszędzie głośność ustawioną na 25. Wszędzie działa, a tu ci przyjdzie jakaś gra i głośność z IMAXa. Pisz swoje imię. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, była sobie kraina mlekiem i miodem płynąca. Mieszkańcy Richlandii ogłosili więc wszędzie wobec, że poszukują śmiałka, który pomoże im odzyskać skradzione przedmioty. To za rudy piździelec, a nie to odbicie w ekranie. Odpowiedziałeś na wezwanie i postanowiłeś dopomóc ludności Richlandii. No co jak co, ale z własnej woli bym się nie zgłosił do takiej wyprawy. Do Liczylandii, krainy matematyki. To tak jakby wysłać cygana do krainy mydła. No nie kalkuluje się. Jestem rusałka Julia i pomagam wszystkim dzieciom, które znalazły się w Liczylandii. Możesz mi pomóc się stąd wydostać? Przy poruszaniu się używaj przycisków ze strzałkami. W długiej drodze do zamku pomogą ci krasnale. Dlaczego ja tej pani w ogóle nie słyszę? Odpowiedz im na dręczące ich pytania. Kto robił dźwięk w tej grze? Ludzie od Tenetu? Na swojej drodze możesz też spotkać innych mieszkańców krainy. Mogą ci oni Okej, trzeba naskoczyć na krasnala, żeby... Ile to jest? No dobra, poziom pierwszy. Już. Świetnie, zasłużyłeś na nagrodę. Jest złotówa! Dostałem złotówę za rozwiązanie zadania z matematyki. Gdybym dostawał takie pieniądze w szkole za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania, to miałbym 3,50. Okej, zobaczmy, rozejrzyjmy się po pięknej krainie, która jest warta według producentów 70 zł. Pani żabka. Aby przejść dalej, musisz najpierw przynieść żabie muchę. Znajdziesz ją u zegarmistrza w starym zegarze. O, naskoczymy. Nie! Witaj u zegarmistrza. Dzień dobry. Pomóż mu nastawić zegar elektroniczny. Wiele zegarów naprawiłem. To ten też se napraw.
Nastaw zegar na odpowiednią godzinę. Już. To nieprawda. Jaki wstyd! Wyłożyłem się na zadaniu z zegarem i nie zrobiłem nawet tego specjalnie. I teraz nie żartuję. Autentycznie kiedyś widziałem książkę z zadaniami, w których trzeba było przepisać godzinę z analogowego zegara. Bo jak widać, pokolenie Z nie umie czytać analogowych zegarów. I ja też widać nie umiem. I trzeba było do tego podręcznik zrobić. No. Jaki wstyd. Świetnie. W nagrodę otrzymałeś muchę dla żaby. No i super. Do widzenia. Rozejrzyjmy się jeszcze po naszej krainie. Tu możesz kupić muchy dla żaby oraz zaklęcia na gnoma. Jeżeli chcesz coś kupić, kliknij na obrazku z danym przedmiotem. To dlaczego się męczyłem u zegarmistrza i skompromitowałem przed całym internetem, że nie umiem czytać analogowych zegarów? A poza tym, czego wy uczycie dzieci, że wszystko można kupić za pieniądze? No bo w sumie można. Ostatnio nawet kupiłem miłość za pieniądze. Tylko na godzinę, ale liczy się, nie? A, to żabie muszę dać muchę. Księcia, więc mnie nie całuj. No i słusznie, pani się broni przed prokuratorem. Propsuje. Ło, odkrywamy kolejne. Dobra, daj mi jeszcze trochę hajsu. 9? Super. Tak. Świetnie, zasłużyłeś na nagrodę. Karczma. Muszę się napić, bo... Tu możesz zagrać matematyczne domino. Tu możesz również kupić ubranie dla rozbójnika i zaklęcia na gnoma. Pamiętaj też o tym, aby podać karczmarzowi dokładną kwotę. Za debile tutaj pracują, że nie umie wydać reszty. Niestety, sklepikarz nie umie wydawać reszty, więc nie sprzedać niczego, jeśli tylko nie będzie zgadzała się kwota. Ode, trochę mi szkoda na te buty 4, jak mam 6. Może za domino więcej zarobimy. O kurde, tutaj już wchodzi poziom uniwersytecki. Tu będzie 2. 3 plus 3 to jest 7, tu będzie 7. Już. Dobra robota! Ło! Ile 10 zł zarobiłem! Jeszcze raz! Jeszcze jedno takie zadanie i zabijemy gnoma. Tylko dlaczego strzelba nie jest na sprzedaż? Dobrze, jesteśmy bogaci. Teraz zobaczmy, na co się przydadzą te pieniądze. Po co w ogóle mamy ten strój kupić? Aha. Dobra, już wiem na co, ale wolę teraz na tego pana nie klikać. Po co ta mapa tutaj jest? Młyn! Ale będzie młyn! Co pan tutaj robi? Przecież pan sklep prowadzi! To pewnie jeden z tych słynnych 17 braci bliźniaków. Podobny, no bo bliźniak. Ale czym się różnił? Nie miał tej brody tutaj na brodzie. Zgadza się. Lewa strona jest równo prawej stronie. To mamy tak, albo dostajemy rzeczy za pomaganie ludziom, albo musimy zarobić pieniądze, żeby kupić te rzeczy. Już nie będę panu przeszkadzał, ma 2 sklepy do prowadzenia. Dobra robota! Wiem, chociaż pan w grze mnie chwali. Gdyby nauczyciele byli tacy wspierający jak pan młynarz, a nie rzeczy w stylu: ty to już powinieneś wiedzieć, debilu! Ze mnie zbój groźny jak 5, walczę za 10. Pozwolę ci przejść dalej, lecz najpierw musisz rozwiązać moje zadanie. Wstaw brakującą liczbę. No dobrze, nie oczekiwałem od pana ciągu Fibonacciego, ale mogłoby być coś bardziej wymagającego. Idzie matematyk do prostytutki i mówi: ciąg Fibonacciego! Już. Dobrze! Co znajdziemy w leśniczówce? Starą babę. Witam, dziecko moje piękne!
Zostań ze mną, wiedźmą babcią. Łapy przy sobie. Dam frykasy na zachętę. Stranger Danger, wychodzimy, wychodzimy. Panu trzeba kupić wędkę. Dziękuję. Proszę nie mówić do mnie takim tonem. O, już dzwonię na policję. Nic nie złowiłem dzisiaj. Cóż, że takie wielkie ryby były, ale żadna złota. A moja dziewka bez złotej kazała nie wracać. Strasznie smutna historia. Pan żyje w bardzo toksycznym związku. Nic dziwnego, że chodzi na ryby, żeby od głupiej dziewki odpocząć. Ile to jest? Bardzo dobrze. Ile to jest? Bardzo dobrze. Dobra, nachapiemy się i będziemy mieli spokój do końca gry. Kraina Gnoma Speedrun. Ile to jest? Bardzo dobrze. Ile to jest? Bardzo dobrze. Ile to jest? Bardzo dobrze. Ta Ewa czego chce? Pewnie mi nasrać do kanapki. Albo podpieprzyć czapkę. Nie oddam. Tak tęsknię za morzem. To wypierdala. Pokonaj złego gnoma, wtedy będę mogła wrócić. Trzeba rozwalić tego gnoma. Jestem sowa. No jak sowa, to w końcu może bardziej wymagające zadania będą. Bardzo mądra sowa. Ile to jest? 3 minus ja równa się 3. Brawo. Bardzo dobrze. Ile to jest? 19. Dlaczego piszesz od końca? Aha, bo tak się to rozwiązuje. Całe szczęście, że nie ma algebry. Do dzisiaj nie wiem, co to jest. Zawsze myślałem, że to jest jakoś związane z historią i starożytnym Egiptem. Algebra, Egipt. Nie wiem, byłem dziwnym dzieckiem. Wiele się w tej kwestii nie zmieniło. O nie, weszła muzyka bossa. Grubo. Czeka cię ostatnia próba. Za tymi drzwiami spotkasz gnoma. Użyj szybko jednego z zaklęć, które posiadasz. Spiesz się, bo gnom może lada chwila się obudzić. Gdybyś mi pozwoliła kupić broni, to by się nie obudził. Co? Dopiero jak to zmontuję, będę wiedział, co tam powiedziała. Zmień klipy, zmień change speed, prędkość, rewersę, speedę, change, plaę. Jeśli będziesz potrzebował mojej podpowiedzi... Ale leniwe skur... Co jest? Brawo! Doskonale! Odebrałeś gnomowi część skradzionych przez niego przedmiotów. Nic nie wziąłem! Ponieważ jednak były ciężkie, nie mogłeś unieść wszystkich, więc musisz jeszcze raz dotrzeć na szczyt. Nie, tak mnie nie weźmiecie, tak mnie nie wydymacie. Aby przejść dalej, musisz najpierw przyjąć... Aha! Ktoś sobie za bardzo do serduszka wziął słowo lub. Ja to przejdę jeszcze raz, wracamy za chwilę. Dobra, jesteśmy znowu w zamku i jak się stanie znowu to samo, to ja wychodzę. Stanie się to samo, stanie się to samo, stanie się to samo, stanie się to samo. Stało się to samo. Doskonale! Odebrałeś gnomowi część skradzionych przez niego przedmiotów. Ponieważ jednak były ciężkie... Co to jakiś pierdolony dzień świstaka? Fajnie, że tu nawet nie ma żadnego menu. Jest tylko wyjście i powrót. Wybieram wyjście. Ależ to była niezwykle...
Rozczarowująca przygoda. Nie rozumiem, jak można było w ogóle prosić, że to kosztowało 7 dych. No czułbym się oszukany. Zatem dziękuję za oglądanie i nie zapomnijcie zostawić sobie butelki wody koło łóżka, jak się obudzicie w nocy i będzie wam się chciało pić.